4 turach policja będzie prowadziła w bieżącym roku nabór kandydatów do służby. Pierwsi kandydaci mogą składać wymagane dokumenty do 22 lutego. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z kilku etapów. Pierwszy to weryfikacja dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu. Na drugim etapie kandydaci rozwiązują test złożony z 40 pytań pozwalających ocenić wiedzę kandydata o zasadach funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Kandydaci narzekają, że wiedza jest bardzo specjalistyczna, w ich ocenie wiedza jest specjalistyczna. Tutaj też jest, uważam, że jakieś tam udogodnienie dla osób, które chcą przyjąć się do policji, bo jest jakby blok tematyczny, nie ma poszczególnych pytań oczywiście, ale jest blok tematyczny, na podstawie którego można się przygotować właśnie do tego testu. Następny etap to test sprawnościowy. Test sprawnościowy jest dla wszystkich taki sam, nie ma podziału na płeć. Osoby, które go przechodzą, uważają, że jest do zdania, że w sumie jeżeli ktoś się przygotuje i jest w miarę sprawny fizycznie, to nie ma problemów z zaliczeniem go. Osoby zainteresowane mogą bez problemu na stronie Komendy Głównej Policji obejrzeć krótki film prezentujący przebieg egzaminu sprawnościowego. Po dobiegnięciu do ustawionych w rzędzie 4 płotków lekkoatletycznych o wysokości 76 cm kandydat do służby pokonuje te płotki dowolną techniką nad ich górną krawędzią. Po ocenie możliwości fizycznych kandydat trafia przed oblicze psychologa. Spotkanie trwa około 3 godzin, w trakcie których rozwiązuje się test i odbywa rozmowę ze specjalistą. To trudny etap. Przechodzi go niewiele. No, ze zdających przechodzi go 10-12%. Ostatni punktowany etap to rozmowa kwalifikacyjna. W tych 4 sprawdzianach kandydat może zdobyć aż 220 punktów. Dodatkowe przyznawane są za tak zwane preferencje w zakresie wykształcenia i kwalifikacji. Najwięcej, bo aż 8, dostaną kandydaci, którzy ukończyli studia magisterskie z zakresu prawa, administracji, ekonomii, bezpieczeństwa narodowego i wewnętrznego. Kiedy już kandydat na policjanta znajdzie się odpowiednio wysoko na liście rankingowej, zostanie sprawdzony przez właściwe służby i zakwalifikowany przez komisję lekarską do pracy. Trafia wówczas w szeregi policji. Karierę zaczyna na półrocznym kursie podstawowym w koszarach jednego z policyjnych ośrodków szkoleniowych. Po ukończeniu tego kursu przez 3 lata będzie służył w prewencji. Zwykle to jest tak rzeczywiście, że w okresie służby przygotowawczej, która trwa nadal 3 lata, policjanci pełnią tą służbę w pionie patrolowo-interwencyjnym, ale nie jest tak zawsze. Jeżeli ktoś ma jakieś szczególne uzdolnienia, czy wykształcenie, czy też w jakiś szczególny sposób wyróżnia się i pełni tą służbę, właśnie wyróżniając się, może być ten okres służby przygotowawczej skrócony. Natomiast po 3 latach albo ktoś zostaje w pionie patrolowo-interwencyjnym, albo rzeczywiście jakby, jeżeli ma czy wykształcenie, czy jego uzdolnienia, predyspozycje skłaniają, żeby przeszedł do innego pionu, ma taką możliwość, później przechodzi specjalistyczne szkolenia i spełnia się w innych wydziałach. W bieżącym roku podlaska policja ma szansę zwiększyć swoje szeregi o blisko 150 osób. I choć droga do zawodu łatwa nie jest, to... Jestem policjantką ponad 18 lat i uważam, że warto.